na prośbę widza finałowy odcinek obsługi syntezatora na przykładzie Nord Stage 3 rozpocząłem utworem Take On Me. Jak słyszeliście, użyłem kilku brzmień. Zobaczcie, jak je stworzyć. Dzwonki na wstępie. Czysta konfiguracja syntezatora. Do tych dzwonków wybieramy oscylator Wave i kategorię Full Times. Ten oscylator tak brzmi. Kolejny krok, obwiednia wzmacniacza. Atak na 0, decay mniej więcej na połowę i dodajemy release, również mniej więcej na połowę. Filtr MOGA, frequency rozkręcony do maksymalnej pozycji. Do oscylatora dorzucamy dzwonkową konfigurację i podbijamy aż do 24,5 tonów. Balans pomiędzy oscylatorem a konfiguracją 50 do 50, czyli na środek. Oscylator control na środek. Przester na pierwszą opcję, delikatny, leciutki przester, żeby wzmocnić to brzmienie. I pełny unison. W sekcji efektów możemy wrzucić chorus drugi, oczywiście reverb, przykładowo stage 2, mniej więcej na 3,5-4. Tak to brzmi. Jak widzicie, bardzo szybko można zrobić taki prosty dzwonek, który fajnie brzmi. Oscylator, wave, full times, dzwonkowa konfiguracja, odpowiednie ustawienie obwiedni wzmacniacza, właściwie tylko unison, leciutki przester, a reszta jest na zero i już mamy fajny dzwonek. Do nagrania Take On Me użyłem takiego basu. Więc teraz lecimy i robimy ten bas. Nowy czysty panel syntezatora, potwierdzam, ok, mamy to. Zaczynamy od oczywiście sekcji oscylatora, może zostać classic. Wybierzmy sobie tylko piłę, obwiednia wzmacniacza, atak na 0. Decay możemy sobie troszeczkę rozkręcić, nawet lekko ponad połowę, żeby ten bas po jakimś czasie nam wygasł. Oczywiście też dajmy trochę release, 1,05 sekundy. Zaraz zobaczycie, o co z tym chodzi. Filtr MOGA i od razu ścinamy na 110 Hz, czyli bardzo dużo, bo będziemy obwiednią modulacji sterować tym filtrem. W tym momencie nic nie słychać, bo jest ścięty filtr, ale w obwiedniej modulacji atak na 0, decay na 915 około, powiedzmy, mniej więcej na środek i release też na środek, 1 sekunda około. Wciąż nic nie słychać, nadal nie mamy dźwięku. Dlaczego? Ponieważ musimy skierować potencjometr obwiedni modulacji w prawą stronę, powiedzmy na około 5. Opuśćmy wszystko o oktawę. Przester na pierwszą opcję, lekki unison na pierwszą opcję. Na tym etapie możemy wrzucić konfigurację oscylatora. Ósma konfiguracja, square, kwadrat. I skoro to jest brzmienie basowe, więc lecimy półtonami do samego dołu, aż zapali nam się opcja sub. I jeszcze musimy dodać balans tym oto potencjometrem, oscylator control, mniej więcej w proporcji 65 do 35. Podnieśmy o oktawę. Dodajmy chorus. Dodajmy przester tej sekcji. I skoro to jest brzmienie basowe, equalizer bas plus 10 dB. Tak to brzmi. Może troszeczkę mniej release. Kolejnym brzmieniem użytym w nagraniu jest pad. Czysta konfiguracja syntezatora, uruchamiam syntezator. Oscylator super,
i wybieramy Super Wave Bright 2. Obwiednia wzmacniacza charakterystyka dla pada, atak 93 milisekundy, czyli mniej więcej na około trójeczkę. Decay rozkręcamy na maksa i oczywiście release 2,85 sekundy. Będziemy sterować filtrem, więc delikatnie w stronę obwiedni modulacji ten potencjometr. Filtr może zostać low pass 12 i ścinamy filtr na około 392. Jest dużo ścięte, więc opcja keyboard track, powiedzmy na drugą opcję. Unisona nie potrzebujemy, delikatny ten pad, nie musi być zbyt gruby. Rezonans na 0 i obwiednia modulacji. Atak 30 sekund, decay 4,10 około, release 1,82 mniej więcej na połowę. Tak to brzmi, bardzo ładny pad. Oczywiście możemy jeszcze dodać na niego reverb. Mój ulubiony Stage 2. Jest to mniej więcej takie optymalne ustawienie. Na sam koniec omówimy barwę solową, najważniejszą dla nas w tym momencie, w tym utworze. Zerujemy syntezator. Do tej solowej barwy wybieram oscylator Super Wave Bright. Do tego dorzucam konfigurację piły 0,5 tonów i mniej więcej 70 do 30. Taki stosunek oscylatora do konfiguracji. 70-30, tak jak tutaj widać. Obwiednia wzmacniacza, atak na 0. Dodajemy decay na 432 milisekundy. Delikatny decay i release 1,05, czyli mniej więcej na środek. Filtr MOGA. I frequency ścinamy sobie na 2 kHz. Unison, trzecia opcja. Delikatny przester. Filtr nam dużo ścina, więc keyboard track na jedynkę. Podnosimy o oktawę. Chorus, reverb. I uzyskaliśmy naszą barwę solową. Szybko i prosto. Mam nadzieję, że to wszystko jest jasne. Mały disclaimer, bo jak zauważyliście, autofokus czasem na filmie wariował, a to wszystko z tego powodu, że po prostu zapomniałem wyłączyć tutaj tego oto małego przełącznika, więc sorki za to. Myślę, że aż tak bardzo to nie przeszkadza w oglądaniu i będziecie wiedzieć, o co chodzi. Po prostu już nie będę jeszcze raz nagrywał całego tego tłumaczenia od nowa, dalej będzie pod tym względem ok. Poza tym właśnie to jest też może ciekawa kwestia dla niektórych osób, jak to wygląda. To jest statyw z tak zwaną kolumną łamaną i dzięki niej można zaczepić aparat w ten sposób, żeby nagrywać. Dźwięk z syntezatora leci do interfejsu audio, do komputerka i tutaj jest cały czas rejestrowany. To, co ja mówię, jest nagrywane przez ten mikrofon, po prostu, w tym akurat przypadku na telefon, a obraz, aparat wisi i nagrywa. Dobra, lecimy dalej z odcinkiem. W dalszej części podejdziemy do tematu troszkę inaczej niż dotąd, a mianowicie będę prezentował Wam różne swoje brzmienia i nie będę tworzył ich jeszcze raz od zera, tylko będziemy sobie analizować, co tak naprawdę jest zrobione w danym brzmieniu. To znaczy, że przykładowo przelecimy sobie przez kilka moich brzmień i omówimy ustawienia syntezatora. Pierwszym preset z lewej strony mamy takie oto arpeggio, a z drugiej strony, po prawej stronie, mamy brzmienie syntezatorowe na panelu B. Arpeggio stworzone w oparciu o oscylator Super, dokładnie Super Wave Saw 2, czyli piła dwójka.
używając przycisku monitor copy panel, wciskając go, możemy podejrzeć ustawienia syntezatora bez zmieniania ich. Czyli trzymam ten przycisk, kręcę sobie atakiem i tutaj na wyświetlaczu widzę, jaka jest zadana wartość. Czyli jak widzimy, atak na 0,5 milisekundy, czyli na 0, decay jest rozkręcony do maksa, tym arpeggio release na 3 sekundy, czyli mniej więcej tak, żeby został jakiś taki trochę ogon w tym brzmieniu. Jak widać, jest unison, jest uruchomione arpeggio, jest wybrana kategoria random, żeby losowo grało to arpeggio i przez dwie oktawy. Filtr, jak widać, low pass 24, 21 kHz, czyli rozkręcony na maksa. Tutaj świeci nam dioda, dlatego że jest podpisany pod kółko, czyli kółkiem modulacji mogę sterować filtrem. Zobaczcie. Do tego jest dorzucony delay, reverb, obwiednia modulacji, nic w tym przypadku nie robi. Tutaj mamy na 0, LFO również jest nieaktywne. Bardzo proste brzmienie, arpeggio. Cała magia to włączenie trybu mono po to, żeby pomiędzy dźwiękami uderzając akord cały ten przebieg się odbywał. Delay i filtr robi największą zabawę w tym brzmieniu. Przechodzimy na panel B, czyli po prawej stronie, tu jest dioda podziału. Najprostszy, klasyczny synth, piła, oscylator klasyczny, piła z jakąś konfiguracją. Też tutaj nic się nie dzieje, to jest praktycznie czysty oscylator z dodanym unisonem, żeby grubo brzmiał. Do tego efekty wedle uznania. Kolejny preset, jaki mogę Wam pokazać, jedno z moich ustawień. To brzmienie jest o tyle ciekawe, że w górnych partiach klawiatury jest to fajne, lidowe, wysokie brzmienie. A w dolnych partiach klawiatury to samo brzmienie pełni rolę basu. Klasyczny oscylator, frequency filter jest podpisany pod kółko. Żeby się bawić tym filtrem w czasie rzeczywistym i sobie tworzyć ten efekt narastania filtra. Delay, jakiś equalizer też wedle uznania. I to wszystko jest tylko na panelu A. Legato, jak widać. Glide na 0,1, czyli najmniej jak się da. Teraz bardziej takie klubowe brzmienie. Do takiego mocnego właśnie klubowego brzmienia jest użyty oscylator Super. Nawet jeszcze można by było podbić to unisonem. Filtr Moga, czyli jak już widzicie po odcinkach, bardzo często go używam, lubię tą emulację. Przeważnie używam właśnie low pass 12 lub 24 lub filtr Moga. Atak jest na 0, sustain jest rozkręcony na maksa, żeby to brzmienie po wciśnięciu klawiszy trwało w nieskończoność. I release na 244 milisekundy, żeby troszeczkę był ogon. Delay z reverbem spełniają doskonale swoją rolę. Następną ciekawą rzeczą, jaką chciałem Wam pokazać, jest brzmienie typu plug, czyli krótkie syntezatorowe brzmienie, fajne do różnego rodzaju podbić i tak dalej. Jeżeli oglądaliście filmy na kanale, to na pewno w jednym z live aktów widzieliście, jak w miksie piosenek elektronicznych używam właśnie tego banku. Tytuł na wyświetlaczu podpowiada Wam, co to jest za utwór. Uruchamiam arpeggio i prędkość tego arpeggio, rate, mam na 0. Powoli, przez dwie oktawy, jak wskazówka zegara,
odbija mi się to uruchomione arpeggio. W czasie rzeczywistym podkręcam tempo. Barwa jest króciutka, podejrzyjmy decay, 144 milisekundy, tak wygląda decay. Bo co by się stało, jeżeli rozkręcę decay? Całkiem zmienia mi się charakterystyka brzmienia. To ma być króciutkie uderzenie, jedynie reverb gdzieś tam to ciągnie i delay odbija. Na panelu B mam drugą barwę, tym razem jest ona oparta o sample. Połączę dwa panele. Jestem na panelu A. Po odegraniu części z panelu A wystarczy, że kółkiem modulacji przeciągnę w górę, dzięki czemu głośność panelu B automatycznie otworzy mi się do maksimum. Tymczasem na panelu A, kiedy podnoszę kółko do góry, głośność opuszcza się do minimum. Już Wam tłumaczę, o co tutaj chodzi. Kiedy kółko jest opuszczone, mam barwę plug. Kiedy kółko podniosę do góry, plak się wycisza, a jednocześnie na panelu B, druga barwa na panelu B, oparta o sample, otrzymuje maksymalną głośność. Czyli kółko w dół, kółko w górę. Jest to fajny sposób na rozwiązanie różnych kwestii w grze live. Wystarczy jeden szybki ruch kółkiem do góry i poprzez przypisanie głośności do kółka modulacji możemy przechodzić płynnie pomiędzy barwami. Kolejny preset, jaki chciałbym Wam pokazać, składa się z trzech podziałów, czyli jak widać tutaj mamy w środkowej części barwa syntezatorowa oparta o oscylator super. Czyli na samym dole mam pad. A w tej części zapięte mam piano, dźwięk z kategorii piano. Taki preset, który wykorzystuję do grania w zespole. Następny przypadek to barwa solowa, również oparta o oscylator super, ale tutaj jest włączone legato i glide jest ustawiony aż na 5. Dzięki czemu mogę ślizgać się pomiędzy dowolnymi dźwiękami na całej klawiaturze. Lub do góry. Tym zabiegiem można uzyskać właśnie takie ciekawe efekty, czyli gramy sobie solowo. I ślizgamy się pomiędzy dźwiękami. Bardzo fajna sprawa. Polecam przetestować sobie takie ustawienie. I dziękuję bardzo, kochani. Mamy to, zrobiliśmy to. Seria obsługi syntezatora na przykładzie Nord Stage 3 w 8 odcinkach. Bardzo chciałem taki projekt zrobić i cieszę się, że w tym momencie mi się udało. Dziękuję za pozytywny odbiór, za wszystkie miłe komentarze. Ja się nazywam Krystian, a dla znajomych Czuboro możecie się ze mną kontaktować na moim Instagramie, możecie do mnie pisać wiadomości. Dziękuję bardzo, subskrybujcie kanał, obserwujcie, co się będzie dalej tutaj działo na kanale. I ode mnie to wszystko. Mam nadzieję, że komuś pomogłem i ktoś się może czegoś nauczył. Cześć!